Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Was wyjątkowo zaprosić do lektury pierwszego czytania. O Ewangelii napisałem, znajdziecie na Facebooku, a tutaj chciałbym Wam zostawić parę słów do pierwszego czytania. To jest z Księgi Ozeasza. Tam jest mowa o tym, że Bóg wyprowadzi Izraela na pustynię i będzie do niego mówił jak do oblubienicy. Wielu z nas zastanawia się, czy moja modlitwa, znaczy tak sobie myślimy, czy moja modlitwa jest dobra. Spowiadam 14 lat i bardzo dużo ludzi oskarża się z tego, jak wygląda ich modlitwa, że jest zła, że się nie skupiają, że wszystkiego nie mówią, że zapominają rano czy wieczorem. Czyli cały czas kręcimy się, przynajmniej w większości, wobec takich rzeczy zewnętrznych, formalnych. A myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam niesamowity obraz modlitwy. Dwie proste rzeczy. Pierwsza jest taka: idź na pustynię, czyli trzeba zostawić to wszystko, co jest moją codziennością. Jeśli kolejnym obrazem jest to, że Pan chce mówić do niej jak do swojej oblubienicy, no to przychodzi mi tu na myśl nic innego jak randka. Jak idziemy na randkę, jak idziecie na randkę, to trzeba zostawić swoją codzienność. Nie da się być na randce równocześnie, nie wiem, z rodzicami w kuchni albo z przyjaciółmi w pubie. Randka wymaga tego, że idziemy na pustynię, czyli idziemy na miejsce osobne. Tworzymy takie miejsce, które sprawia, że możemy być sami z tą drugą osobą ukochaną. A druga rzecz, że będę do niej mówił jak do oblubienicy. I myślę, że to jest w ogóle clue modlitwy, to znaczy, że to, co się dzieje między zakochanymi na randce, między narzeczonymi, kochankami, między po prostu parą, między tymi dwojgiem ludzi, jest bardzo intymną sprawą. Jeśli się kochają naprawdę, to nigdy tego nie wywleką na zewnątrz. A więc przede wszystkim wielkie zaufanie. Po drugie, każdy człowiek, każda para ma swój niepowtarzalny język. Nawet jeśli używamy tych samych słów, to przecież jesteśmy inni. Inne słowa są dla nas ważne. I tak samo jest z naszą modlitwą. Jeśli idę na pustynię, żeby spotkać Pana Jezusa, to nie po to, żeby wypełnić jakieś obrzędy, tylko po to, żeby się spotkać z kimś, kto mnie zaprasza do wielkiej intymności. A więc muszę zaufać sobie i Jemu. Muszę chcieć używać swojego niepowtarzalnego języka, który jest inny od języka innych ludzi. A więc ta modlitwa też zawiera jakiś element zaufania do siebie. Tu nie chodzi o jakąś pychę, że sobie, nie wiem, wywinduję swoje poczucie wartości. Tu chodzi o to, że jak wchodzę w intymną relację, to jest intymna relacja, to jest moja, to jest nasza relacja. Nikomu nic do tego, nie trzeba tego oceniać. I tak jak na randki ludzie chodzą i rano, i wieczorem, i w południe, i w nocy, tak samo jest z naszą modlitwą. Nie ma jakiejś ustalonej pory, w której trzeba się pomodlić. Owszem, my jako dzieci jesteśmy uczeni pacierza rano i wieczorem, ale to dlatego, że dzieci potrzebują pewnych jasnych ram i dzieci nie chodzą na randki, tak jak dorośli. Dzieci ewentualnie improwizują jakieś randki, ale to nie są randki w sensie tego słowa, tego właściwym. I tak jak się wyrasta z takich improwizowanych randek i przechodzi się na etap prawdziwych randek, tak samo jest z naszą modlitwą. Wyrasta się z tego etapu paciorka rano i wieczorem do etapu intymnego spotkania na pustyni ze swoim oblubieńcem, podczas którego się rozmawia językiem, który jest niepowtarzalny, jest nasz i którego się nie ocenia, tylko po prostu się szczerze w tym jest. Spróbujcie zobaczyć, na ile rzeczywiście pozwalacie sobie na taki luksus spotkania intymnego na pustyni z Bogiem i to jest spotkanie modlitewne. Wtedy wszystkie słowa są dozwolone. Wtedy wszystko, co jest w sercu, może być też na zewnątrz. No bo kochamy się, bo sobie ufamy. W związku z tym nie boimy się drugiej strony, nie oceniamy tego, co mówimy, tylko po prostu jesteśmy szczerzy. A na randkach bywa różnie. Czasem jest wesoło, czasem jest smutno, czasem się człowiek przytuli do drugiego, a czasem potrzebuje dystansu, czasem potrzebuje tego, żeby ktoś mnie pocałował, czyli jakiejś intymności, jakichś gestów, a czasem tego nie chce. Szanujemy siebie, bo to wyraża to, co przeżywamy, kim jesteśmy. Patrzę na swoją koszulkę, chyba mi się łupież posypał.
Dobrego poniedziałku Wam życzę. Trzymajcie się. Do widzenia.